Dzień dobry Państwu, to jest program Mówiąc Wprost, po raz pierwszy w nowym roku. Ja nazywam się Dariusz Grzędziński, a moim gościem jest dzisiaj poseł Konfederacji, poseł Wolnościowców, Artur Dziambor. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie pośle, wolałbym zacząć bardziej merytorycznie, ale zdaje się, że okoliczności na to nie pozwalają. Czy emocje po Sylwestrze Marzeń z TVP już z Pana zeszły? No, ja sobie śmieszkowałem na Twitterze oczywiście, akurat Myślę, że tak wyszło. jak wielu widzów. Tak wyszło, że spędzałem Sylwestra w tym roku z dziećmi i z żoną, także skakaliśmy sobie pomiędzy Sylwestrami i akurat jakbyśmy rozmawiali o gustach, to zdecydowanie wolałem ten polsatowski. Natomiast rzeczywiście to, co tam się wydarzyło takiego parapolitycznego w trakcie, należało jakoś skomentować. No ja to skomentowałem maksymalnie kąśliwie, jak potrafiłem. Oczywiście ku niezadowoleniu części i ku zadowoleniu innej części. Natomiast to, że jest to politycznie jakoś rozgrywane, to było z góry wiadomo, że tak będzie, tylko pytanie na jaką skalę. Skala była absolutnie kosmiczna, ponieważ zabrali się do komentowania tego ministrowie polskiego rządu. No, zdaje się, że nie tylko zabrali się do komentowania, ale też jakieś większe konsekwencje mogą ich za to spotkać. Minister Warcho, zdaje się, może stracić nawet pracę na uniwersytecie i głos w tej sprawie zabrał już minister Ziobro. Dzisiaj widzę też politycy Solidarnej Polski dalej o tym mówią, dalej o tym twitują. Mamy 3 stycznia, wciąż mówimy o Sylwestrze. No, sprawa opasek stała się sprawą polityczną. Znaczy, akurat jeżeli chodzi o jakąś pracę na uniwersytecie, to tutaj bym był bardzo ostrożny, jednak jest to chyba profesor prawa. Ja się z nim politycznie nie mogę nie zgadzać, natomiast jeżeli chodzi o jego fachowość, to ona powinna być oceniana przez pryzmat właśnie tego, czy on to potrafi, czy on to dobrze wykonuje tę pracę, a nie jakie ma poglądy, bo za poglądy nie powinno się człowieka z pracy zwalniać. Tutaj zdaje się, że tym punktem spornym jest użycie słowa wynaturzenie i za to największe są pretensje do ministra Warchoła. Okej, no to niech się tłumaczy przed Senatem Uczelni w takim razie, natomiast akurat ja uważam, że za poglądy to nie powinno się dyskutować o tym, czy człowiek powinien pracę mieć, czy nie, ale jeżeli chodzi o politykę, no to no jednak to bawiło, że ministrowie polskiego rządu biorą się za taką akcję. To wyglądało jak i wygląda nadal jak ustawka. Moim zdaniem to jest ustawka. Zresztą dowodzący tam sztabem propagandowym pan Pereira napisał, że wszystko zostało ustalone, a prowadzący imprezę Tomasz Kamel dostał tam informację z bazy, że ma krzyknąć, że to wszystko jest ułożone, że to było dogadane. Łącznie z elementami stroju przecież wykrzyczał, tak? Więc jeżeli tak, to znaczy, że to była celowa ustawka i to jak najbardziej można w to wierzyć. I chodziło właśnie o to, żeby wywołać polityczną burzę. Dlatego ja sobie to skomentowałem tak bardzo sarkastycznie, jak potrafiłem. Tylko dlatego została ta burza wywołana, żebyśmy nie dyskutowali dzisiaj o tym, No co właśnie, się o dzieje tym. na Orlenie na przykład. No na Orlenie nie ma podwyżek, więc powinniśmy się cieszyć. No tak, rzeczywiście jest tak, że nie ma podwyżek. Specjalnie, żeby zobaczyć to, tak, żeby pokazać też, podjechałem zatankować dzień przed i dzień po, żeby sobie porównać. I faktycznie na tych paragonach jest tak, że nie ma różnicy, czy 8%, czy 23% jest podatek, cena jest ta sama. Z tego się należy oczywiście cieszyć, jeżeli jest się zwykłym, standardowym konsumentem. Jeżeli się prowadzi działalność i jest się VAT-owcem, to należy się z tego cieszyć jeszcze bardziej, ponieważ jak pan szanowny redaktor na pewno wie, jeżeli ktoś prowadzi działalność na VAT-ie, no to dla niego lepiej, że ten VAT jest 23%, a nie 8%. Absolutnie jest co odpisywać. Tak, właśnie, więc to zawsze żeśmy my mówili przecież wtedy, że ta obniżka VAT-u to fajnie dla przeciętnego konsumenta, natomiast nie dla ludzi prowadzących działalność. Więc teraz jest lepiej pod tym względem, natomiast oczywiście dyskusja o tym, jak Orlen żerował na kieszeniach wszystkich Polaków i jak długo to robił i ile na tym zarobił, no to jest coś, co powinno być rozliczone przez prokuraturę, przez komisję śledczą, może sejmową. Na pewno powinno to pokazać, jak wygląda prowadzenie polityki spółek Skarbu Państwa w Polsce, ponieważ za chwilkę się dowiemy o rekordowych zyskach Orlenu, o wielkim sukcesie gospodarczym, o naszym multienergetycznym przedsiębiorstwie, które po prostu zdobywa świat. A rzeczywistość jest taka, że to multienergetyczne przedsiębiorstwo, no to zdobywało polskie pieniądze, wyrywając z polskich kieszeni naprawdę grubą kasę. Ponieważ jeżeli zdało się w ciągu jednego dnia obniżyć o 80 groszy cenę, to znaczy, że dało się to zrobić i wcześniej, ale tego nie robiono.
No, Orlen zdaje się tłumaczy tym, że zbyt gwałtowna obniżka wywołałaby jakieś niepokoje społeczne, wielkie kolejki do punktów, w których handluje się paliwem i tak dalej. Tak, było takie tłumaczenie jednego z ekonomistów, chyba nawet głównego Orlenu. A myśli no pan, to główny ekonomista Orlenu, no to trzeba brać pod uwagę źródło, nie? Tam sobie absolutnie. A myśli pan, tak bawiąc się trochę we wróżby, bo padły tutaj słowa o prokuraturze, o komisji śledczej, ale może UOKiK na początek, dość aktywny na instytucja pod rządami prezesa Chrustnego. Może to dla nich temat? Po pierwsze UOKiK, a po drugie Najwyższa Izba Kontroli. I tutaj na pewno zgłoszenia do nich pójdą z naszej strony. Akurat szczególnie Najwyższa Izba Kontroli dla mnie jest to o tyle ważna rzecz, że oni jednak nie współpracują z Prawem i Sprawiedliwością w tym momencie i to jest chyba najważniejsze, że ta instytucja nie jest w takiej współpracy, w jakiej są inne instytucje i inne urzędy, w tym niestety prokuratura. Więc to jest chyba podstawa. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja podejrzewam, że oczywiście nie znajdą się żadni winni i podejrzewam, że propaganda partyjna Prawa i Sprawiedliwości zaraz powie, że my to jesteśmy malkontenci, a tak naprawdę wszystko jest dobrze, a w ogóle to prezes Obajtek uratował Polaków przed gigantycznymi skokami cen paliw, ale no jednak my cały czas, bo przez ostatnie miesiące rozmawiamy o inflacji, która cały czas jest gigantyczna, a przecież to jest to, co tam, gdzie akurat państwo ma monopol, ponieważ państwo ma monopol na paliwa. I to państwo, i to pan prezes Obajtek jest tą osobą, która wykonuje rozkazy polityczne i to państwo steruje cenami na stacjach benzynowych w takim zakresie, w jakim może. I tutaj, żeby nie było, że ja tak sobie tylko mówię, to przypominam, że w Sejmie u pani marszałek od chyba roku leży ustawa autorstwa Konfederacji, której jestem sprawozdawcą, więc mi podwójnie zależy na tym, żeby ta ustawa kiedyś weszła pod obrady. Leży ustawa, która nazywa się Tanie Paliwo. I my w tej ustawie wyliczyliśmy wszystkie podatki, obciążenia podatkowe, które zostały narzucone na paliwa w Polsce, czyli VAT, akcyza, opłatę paliwową i opłatę emisyjną. Te dwa ostatnie... No to jest dość dobrze znane, takie wykresy graficzne, dość dobrze pokazują sytuację. Te dwa ostatnie to są dwa podatki, które wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość w pierwszej kadencji swojej. Więc można by je spokojnie zlikwidować. Można by doprowadzić do sytuacji, w której VAT na paliwo nie jest 23%, jak to sobie tutaj powiedzieli nasi władcy, tylko tak jak Unia Europejska wymaga 5% minimalne. Można by doprowadzić do sytuacji, w której ta akcyza jest jeszcze mniejsza niż jest, chociaż ona już jest dosyć mała, więc to akurat powiedzmy, że efekt byłby minimalny. Ale rzeczywiście można byłoby tę ustawę wprowadzić. Co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? Otóż Prawo i Sprawiedliwość dwukrotnie nie dopuściło, bo były takie głosowania, dwukrotnie w głosowaniach nie dopuściło tej ustawy pod obrady. Tam moglibyśmy podyskutować o tym, jak Orlen bawi się marżami, jak Orlen bawi się cenami i jak państwo zgarnia pieniądze z każdego naszego tankowania. My chcieliśmy to zmienić. Niestety Prawo i Sprawiedliwość nam na to nie pozwoliło. Dlaczego? No dlatego, że oni muszą skądś brać te pieniądze na propagandę. Zostawmy paliwa, chociaż myślę, że temat jest rozwojowy. KPO, trzy literki, które nam zdominowały końcówkę, właściwie cały tamten poprzedni rok i w 2023 również wchodzimy pod znakiem KPO. I pozostając w klimacie wróżb, myśli pan, że do posiedzenia Sejmu 11 stycznia sytuacja w jakikolwiek sposób się zmieni? W sensie będziemy bliżej kompromisu wokół ustawy o sądownictwie? Czy ja myślę, że finalnie Prawo i Sprawiedliwość przegłosuje to, co trzeba przegłosować z częścią opozycji centrolewicowej. Podejrzewam, że po prostu ograją Zbigniewa Ziobrę, bo nie będą się mu poddawać. Rzeczywiście dosyć ciekawa jest tutaj postawa prezydenta, ponieważ... No właśnie, bo przegłosowanie to jedno, ale potem musi znaleźć się pod takim dokumentem podpis głowy państwa. Ale jest w Sejmie większość odrzucająca weto prezydenta dla KPO. W związku z tym prezydent tutaj wyraził swoją wolę i dobrze, że ją wyraził, bo wyraził ją merytorycznie akurat i akurat w tym przypadku ma rację, to znaczy nie zgadza się na to, żeby podejmować ustawy, które są niekonstytucyjne pod dyktando Unii Europejskiej. Ja również się nie zgadzam na tego typu ustawy i na pewno będę głosował przeciwko. Natomiast jest na sali sejmowej w tym momencie ze zlepienia PiS-u, Platformy tam i Lewicy większość odrzucająca weto prezydenta. Więc myślę, że możemy pierwszy raz w tej kadencji być świadkami takiej właśnie operacji, ponieważ Mateusz Morawiecki i rząd Prawa i Sprawiedliwości, poza oczywiście tą częścią Solidarnej Polski, wie doskonale, że żeby przebrnąć jakoś przez ten rok wyborczy, potrzebne są im te pieniądze.
ponieważ nie są w stanie już w tym momencie dużo więcej dodrukowywać, to potrzebują tych pieniędzy, szczególnie, że te pieniądze już dawno zostały umówione i my kredyt już spłacamy, a jeszcze tych pieniędzy nie zobaczyliśmy. Dlaczego? No dlatego, że Mateusz Morawiecki akurat poniósł tak gigantyczną porażkę negocjacyjną, w której pozwolił na to, żeby Unia Europejska nas w tym momencie szantażowała. My, zaznaczam, byliśmy przeciwko temu wszystkiemu, ale przypomnę, nas jest 11, a Prawa i Sprawiedliwości 235. No jeszcze jest 20 osób w celebrnej Polsce, którzy myślą podobnie. Pan mówi o tym, że prezydent wyraził swoje merytoryczne zastrzeżenia, on też może w sposób taki nie dość oczywisty, ale jednak zarzucił w pewien sposób kłamstwo ministrowi Budzie, pisząc w poniedziałek wieczorem tweeta o tym, że minister czerpie informacje od osób, które być może nie są z nim szczere. No, mocna sprawa. No, bardzo ciekawa sytuacja, w której minister pisze jedną rzecz, a drugą, a potem prezydent pisze, że jest zupełnie odwrotnie, szczególnie, że minister pisał o prezydencie. Absolutnie, tak. To pozwala nam myśleć, że jednak coś tam się dzieje wreszcie, ponieważ jak pamiętamy pierwszą kadencję prezydenta i pierwszą kadencję Prawa i Sprawiedliwości, no to tam symbioza była pełna, do tego stopnia była pełna, że aż pojawiły się kabarety na temat postawy prezydenta. Teraz ta postawa jest trochę inna, w niektórych przypadkach oczywiście, bo nie we wszystkich. Zawetował też Lex Czarnek, akurat ustawę, na której mi bardzo zależało, żeby została odrzucona, także też się tutaj z tego bardzo cieszyłem, jako nie tyle poseł, co nauczyciel przede wszystkim. Także tutaj dobrze. To, że tam się dzieje między nimi, to akurat dobrze, ponieważ prezydent powinien, taka jest jego rola, on nie powinien być tym, który podpisuje wszystko to, co wychodzi z rządu, tylko on powinien być recenzentem tego, co wychodzi z rządu. Jeżeli tutaj zrecenzował sytuację z KPO w taki sposób, ja trzymam kciuki za to, żeby on tę postawę zachował do końca, ponieważ my powinniśmy rzeczywiście zmieniać prawo i rzeczywiście sądownictwo nasze potrzebuje nie tyle zmian, co resetu całkowitego, ale na pewno nie tak, żeby Unia Europejska nam dyktowała, co my tutaj mamy w Polsce robić, ponieważ Unia Europejska, dokładnie Komisja Europejska, stwierdza, że my się do tego nie nadajemy, więc oni wiedzą lepiej. No ja się na to nie zgadzam. Przy całej mojej krytyce dla Prawa i Sprawiedliwości i przy tym, że ja po prostu życzę temu rządowi, żeby skończył być rządem, no jednak nie zgadzam się jeszcze bardziej na to, żeby Unia Europejska nam mówiła, jak tu u nas ma być, bo oni mają lepsze pomysły. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Rzeczywiście ten spór prezydenta z częścią obozu rządowego jest w tym momencie już namacalny. Natomiast tak jak powiedziałem na początku tej dyskusji, mamy na sali, bez nas oczywiście, ale jest na sali większość na odrzucenie weta prezydenckiego, pierwszy raz w tej kadencji. Pełna zgoda z tym, że lepiej, gdy się dzieje, bo to jest dobrze, to jest dla nas dziennikarzy. Właśnie przy tym odrzuceniu ewentualnym weta prezydenckiego, na chwilę się zatrzymajmy, chciałem zapytać, bo to jest mocna teza, kosmiczny scenariusz. No, nie wyobrażam sobie w tym momencie, być może to kwestia niedoborów mojej wyobraźni, Jarosława Kaczyńskiego, dajmy na to, Borysa Budki czy Anny Senyszyn podnoszących zgodnie rękę za tym, żeby odrzucić weto prezydenta Andrzeja. Dla dobra Dudy. Polski. To jest wiedza, którą ma pan z rozmów z kolegami posłami, posłankami, czy to jest pan autorski scenariusz? Nie, to jest wiedza matematyczna, po prostu. Po prostu wiem, że na sali sejmowej centrolewicowa opozycja jest za tym, żeby dostać pieniądze z KPO jak najszybciej na wszelkich możliwych warunkach, byleby tylko. I dokładnie tak samo ma większość Prawa i Sprawiedliwości, ta większość poza Solidarną Polską. Z matmy po prostu wynika, że to jest większość wystarczająca na odrzucenie weta prezydenckiego. Więc jeżeli te same ekipy zagłosują najpierw za tym, a następnie zostanie to odrzucone przez prezydenta, to nie sądzę, żeby potem nie doszło do głosowania odrzucającego jego weto. Po prostu tak to widzę. No to są jednak gigantyczne pieniądze, to są setki miliardów. I to są pieniądze, które by w tym momencie jak najszybciej mogły być uruchomione na niektóre projekty, bo one są akurat skonkretyzowane. To nie jest tak, że dostanie je Mateusz Morawiecki. To tak, może sobie wydać na cokolwiek. Tak, tak, więc one są skonkretyzowane, ale dzięki temu, że są skonkretyzowane, to będzie można to propagandowo sprzedawać przez całe 10 miesięcy, jak to Prawo i Sprawiedliwość ratuje i rozbudowuje Polskę. Więc wszyscy o tym wiemy, że te pieniądze są im potrzebne na propagandę. Więc myślę, że do tego dojdzie. Byłbym zdziwiony, gdyby się postawili, że jednak nie, ponieważ oni dotychczas utrzymują ten scenariusz, że Unia Europejska robi wszystko, żeby Platforma wróciła do władzy. No ja nie wierzę w ten scenariusz. Ja uważam, że jednak da się do tego dojść do zarządów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli oczywiście stwierdzą, że no trudno, przeskakujemy tego Ziobrę, no co zrobić.
Panie pośle, Stepan Bandera, ukraiński zbrodniarz, morderca Polaków i nie tylko, kolaborant, człowiek, który współpracował z III Rzeszą, był no niestety po raz kolejny z okazji swoich urodzin honorowany przez ważnych, najważniejszych polityków ukraińskich. Na Ukrainie widzieliśmy też zdjęcia, obrazki, nagrania to ku czci tego człowieka, trwały tam uroczystości. Dość niemrawa reakcja strony polskiej, bo widziałem wypowiedzi rzecznika MSZ-u, który mówił, że nie tylko takimi kanałami jak Twitter należy reagować na podobne zachowania. Premier Morawiecki mówił, że przy najbliższej okazji powie, przy najbliższym spotkaniu z którymś z polityków ukraińskich powie, co o tym myśli, że stosunek Polski do tego polityka, do tego człowieka się nie zmienia. No ale czy nie powstaje takie wrażenie, że brak jednak bardziej zdecydowanej reakcji, jakiejś oficjalnej noty dyplomatycznej, upomnienia na naszych partnerów, że jednak nie tędy droga i Ukraina powinna stawiać na nieco innych bohaterów, bo ma takich. No właśnie, to chciałem powiedzieć troszkę, to co pan na końcu powiedział. Już kiedyś to powiedziałem. My przede wszystkim nie mamy dyplomacji. Tak? Naszym problemem wiecznym zarządów Prawa i Sprawiedliwości jest to, że u nas dyplomacja praktycznie nie istnieje. A przynajmniej nie widać tego, co robi. A jeżeli nie widać tego, co robi, tak kompletnie nie widać, to znaczy, że jej nie ma. A po drugie, no ja już kiedyś to mówiłem, to powtórzę, z takim apelem do Ukrainy, bo my nie jesteśmy, my, w sensie my Polacy, nie jesteśmy w stanie wymusić na innym państwie, żeby to inne państwo sobie inaczej postrzegało swoją historię. To jest jasne dla mnie. Natomiast taki apel miałbym, żeby po prostu znaleźli sobie również innych bohaterów, takich bohaterów, których są w stanie uznać inne państwa również za takich właśnie bohaterów, ponieważ akurat Bandera no nie jest uznawany nie tylko przez Polskę, ale przez ogólnie opinię światową i no to, że cały czas funkcjonuje na Ukrainie w taki sposób, w jaki funkcjonuje, jest po prostu trudne dla dobrych dyplomatycznych stosunków, ponieważ bohater dla Ukrainy to jest morderca dla Polaków. To jest postać absolutnie nie do zaakceptowania i to jest postać, z której Ukraina powinna się rozliczyć, a nie którą powinna czcić. I jestem przekonany, że Ukraina jest w stanie sobie stworzyć albo powiedzmy przybliżyć w postaci innych bohaterów, których wszyscy są w stanie uznać i z których są w stanie cieszyć się też inne narody. Dlatego, że no, po prostu zwyczajnie źle to wygląda. Tyle, no bo my nie jesteśmy w stanie jako Polacy zrobić wiele więcej, ale rzeczywiście powinno być tak, że reakcja naszej strony powinna być skrajnie przeciwna i stanowcza. Reakcja strony rządowej, a dyplomacja powinna działać w tych kierunkach, o których ja mówiłem. No, postać nie do zaakceptowania nie tylko z punktu widzenia nas, Polaków, panie pośle. Last but not least, prawybory w partii Nowa Nadzieja, prawybory w Konfederacji de facto. Rozumiem, że sytuacja się nie zmieniła i wolnościowcy nie biorą w nich udziału. Nie biorą w nich udziału, nie startujemy, no, obserwujemy. No, w takim razie no, nie znajdziecie się na listach wyborczych, przynajmniej na tych miejscach biorących. Zobaczymy. Zobaczymy też, co to są miejsca biorące, zobaczymy, jakie będą te listy wyborcze. Czasu jeszcze trochę jest, więc my sobie ze spokojem obserwujemy nadchodzące no, wydarzenia. Wybory za 10 miesięcy, a konflikt tak, trwa w najlepsze. Tak, natomiast no, listy będą budowane pewnie gdzieś w okolicy dla wszystkich partii politycznych akurat. Ja nie mówię tylko o Konfederacji, ja mówię w ogóle o wszystkich. O tym, w jakich kombinacjach będziemy startować, to decyzje będą zapadały gdzieś pewnie w okolicach maja, czerwca. A tam się nie tylko w Konfederacji, a we wszystkich innych partiach tutaj dzisiaj kotuje bardzo. No ale o Konfederacji rozmawiamy, czyli rozumiem, że na dziś ten podział jedynek jest taki 20 jedynek dla Nowej Nadziei, 15 dla Ruchu Narodowego i 6 dla środowiska Grzegorza Brauna. Tutaj nic się nie zmieniło, te ustalenia są wiążące. No właśnie się zmieniło, ponieważ jednak część tych miejsc, o których pan wspomina, to były miejsca wolnościowców. I to zostało zmienione. Wtedy jeszcze nie wolnościowców, a członków partii tak, Korwin już nie tak, tak. Natomiast została odrzucona przez Radę Liderów w ubiegłym miesiącu uchwała Rady Liderów z 2021 roku, która mówi o tym, że posłowie mają gwarancję startu z pierwszego miejsca w swoim okręgu, o ile nie opuszczą Konfederacji.
Więc my swoją część umowy dotrzymaliśmy. Konfederacja swojej części umowy w tym momencie nie chce dotrzymać. My jesteśmy dalej posłami Konfederacji i jesteśmy członkami Konfederacji, bo przypomnę, że Konfederacja to jest partia polityczna i każdy z nas jest członkiem tejże Konfederacji jako partii politycznej, więc dodatkowa przynależność do innych partii politycznych miała tutaj mniejsze znaczenie w przypadku sytuacji na Konfederacji. Zostajecie jako wolnościowcy członkami Konfederacji. Kilka tygodni temu moim gościem był tutaj Sławomir Bentsen i on pytany o wolnościowców zamilczał najpierw, jak kiedyś Lewandowski Obrzęczku, a potem powiedział, że Konfederacja to sojusz trzech środowisk i pominął wolnościowców. No Sławek ma bardzo duży problem z tym, żeby zrozumieć, że niestety nie istnieje w jakimś odległym kosmosie, w którym jest wszystko tak, jak on chce. Niestety sytuacja się zmieniła i to mocno się zmieniła i to również za jego sprawą się zmieniała w tamtym czasie. To też jego zasługa, że tak powiem, częściowa przynajmniej, że tak się stało. Natomiast my jesteśmy wszyscy w Konfederacji. Ja przypomnę, że Konfederacja to nie jest koalicja. Konfederacja to jest samodzielna partia. Samodzielna partia, która ma swoją Radę Liderów. Ta Rada Liderów decyduje o wszystkim. Natomiast nawet ta Rada Liderów nie powinna mieć mocy, żeby odwołać sobie od tak uchwałę mówiącą, że coś jest gwarantowane. To jest po prostu kwestia też i zasad, też tego, że no, jesteśmy w środowisku konserwatywnym. To, co się stało, doprowadziło do sytuacji, w której my możemy jasno mówić, że w Konfederacji jest właściwie anarchia, a nie jakiekolwiek sensowne ustalenia, które zostały podjęte. Zgoda z tym, że zmiana reguł gry w trakcie trwania tej gry jest rzeczywiście rzeczą mało pożądaną, no ale niektórzy robią jednak krok w tył, no tak Janusz Korwin-Mikke będzie walczył o tę jedynkę i to zdaje się, że nie w swoim pierwotnym okręgu. Ale to, panie redaktorze, no przecież te prawybory, my wiemy doskonale, że one są całkowitą fikcją i tam wygrać ma ten, co ma wygrać. Więc to, że sobie tam wystartuje i sam Mentzen też sobie wystartuje, tak, i dostanie 90% głosów najprawdopodobniej. Wystartuje też i Berkowicz, i wystartuje też Korwin. To nie o to chodzi, że oni wystartują, tylko chodzi o to, że nie byłoby potrzeby w ogóle organizowania tych prawyborów, gdyby nie to, że Sławomir Mentzen zechciał pozbyć się trzech posłów, którzy akurat nie są z jego frakcji. No i dostał na to zielone światło niestety, a my mamy nadzieję, że przyjdzie opamiętanie, że im bliżej będzie wyborów, tym bliżej będzie naszym kolegom do decyzji takiej, żeby jednak no, zrobić ten krok w tył i powiedzieć przepraszamy, zagalopowaliśmy się. A samodzielny start, myśli pan w ogóle o tym? Dosyć długo. A samodzielny start, bierze pan pod uwagę taką możliwość? Nie. Ja biorę pod uwagę różne scenariusze, panie redaktorze, natomiast na razie będziemy robili wszystko, co się da, żeby jednak w Konfederacji zostać i żeby Konfederację rozwijać, tylko potrzebujemy do tego poważnych partnerów, którzy będą podejmowali decyzje, które nie będą rzucące dla jednego ze środowisk, które biorą udział w tej spółce konfederacyjnej, ponieważ, no, tak jak powiedziałem wcześniej, Konfederacja nie jest koalicją, tylko właśnie jest czymś taką spółką, w której my wszyscy coś wkładamy od siebie i na coś się zgadzamy. No i nie może dojść do sytuacji, w której jeden z liderów stwierdza, że on będzie dalej się bawił, tylko jeżeli inny z liderów zostanie wyrzucony od stolika. Powiedział Artur Dziambor, poseł Konfederacji wciąż. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję pięknie, do następnego.